Dzień dobry Państwu. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować organizatorom za zaproszenie mnie na tę konferencję, bo jako przedstawiciel dosyć niszowej specjalności, jaką jest hematologia i transplantologia, rzadko mam okazję występować przed tak licznym i młodym audytorium. Chciałbym zacząć, ponieważ to jest konferencja Przypadki Medyczne, od przedstawienia przypadku. To jest pacjentka 50-letnia w momencie rozpoznania, chora, o której w lipcu 2011 roku rozpoznaliśmy zespół mielodysplastyczny wysokiego ryzyka. To wysokie ryzyko było spowodowane obecnością aberracji, a mianowicie monosomii chromosomu 7. Standardowo takich pacjentów leczymy azacytydyną, czyli lekiem demetylującym. Mimo tego leczenia w dosyć krótkim czasie u pacjentki doszło do transformacji do ostrej białaczki szpikowej. Tutaj postępowanie w przypadku rozpoznania ostrej białaczki szpikowej po zespole mielodysplastycznym jest dosyć standardowe, a mianowicie chemioterapia indukcyjna zawierająca daunorubicynę z arabinozydem cytozyny, 2 cykle konsolidacji. Po uzyskaniu całkowitej remisji pacjentka została poddana allotransplantacji komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej od w pełni zgodnego dawcy niespokrewnionego, match unrelated donor. Kondycjonowanie było pełni mieloablacyjne, czyli cyklofosfamid z busilwexem i tymoglobulina. Po przeszczepie obserwowaliśmy przemijającą ostrą reakcję przeszczep przeciwko gospodarzowi, która została opanowana typowym leczeniem. I tutaj kilka słów na temat postępowania w takiej sytuacji. Dlaczego transplantacja szpiku? Jeśli popatrzymy na wyniki leczenia ostrej białaczki szpikowej, to widzicie Państwo, że nawet w tej grupie pacjentów młodszych, czyli poniżej 45 roku życia, pięcioletnia przeżycia sięgają najwyżej 50%. Z każdą dekadą te wyniki są gorsze. Jeśli porównamy pacjentów poniżej 60 i powyżej 65 roku życia, to widzimy diametralną różnicę w czasie przeżycia. Skąd się to bierze? Bierze się to z możliwości intensywności chemioterapii oraz z możliwości wykonania allotransplantacji. Po prostu w tej grupie pacjentów przeszczep jest możliwy do wykonania, u pacjentów starszych jest to zdecydowanie trudniejsze. I teraz, jak Państwo widzicie, ostra białaczka szpikowa jest głównym wskazaniem do wykonania allotransplantacji. To są rejestry EBMT, czyli takiego europejskiego towarzystwa, za 2014 rok. Mielodysplazje i białaczki to jest główne wskazanie do wykonania allotransplantacji szpiku. Ale problem jest taki, że żeby wykonać allotransplantację, musimy mieć dawcę. W tej chwili, jak Państwo wiecie, rodziny nie są to rodziny wielodzietne, przeważnie jedno lub dwójka rodzeństwa, w związku z tym dostęp dawcy rodzinnych jest niewielki. Stąd, proszę zobaczyć, dawcy niespokrewnieni. Stąd te rejestry dawców. Większość przeszczepów allogenicznych, które się wykonuje, to są przeszczepy od dawców niespokrewnionych oraz w tej chwili coraz modniejsze przeszczepy haploidentyczne, kiedyś tylko u dzieci, czyli dawców w połowie zgodny, obecnie również u dorosłych. Czy to działa? Tu popatrzcie Państwo na krzywę przeżycia. Pacjenci w zależności od czynników ryzyka, głównie kierujemy się wynikami badań cytogenetycznych, w każdej grupie, czy to wysokiego, czy niskiego ryzyka, wykonanie transplantacji jest lepsze niż jej niewykonanie. Jakkolwiek losy tych pacjentów nie wszędzie są takie same, jak widać po tych krzywych przeżycia. W związku z tym u tej pacjentki było pełne wskazanie do wykonania transplantacji. Ona nie miała dawcy rodzinnego, w związku z tym znaleźliśmy jej dawcę niespokrewnionego, w pełni zgodnego. Po 9 miesiącach od wykonania allotransplantacji u pacjentki pojawiły się zmiany skórne, utrata owłosienia, zmiany takie liszajopodobne, twardzinopodobne, suchość w jamie ustnej, brak wydzielania łez. Rozpoznaliśmy u niej przewlekłą chorobę przeszczep przeciwko gospodarzowi. Ona oczywiście również ma swoje stopnie nasilenia, co za chwilę pokażę. Tak wyglądała pacjentka w momencie, kiedy pojawiły się u niej te zmiany skórne po 9 miesiącach od transplantacji. Jak Państwo widzicie, takie zmiany o typie poikilodermii. Miała też, tak jak mówiłem, trudności z połykaniem, suchość w jamie ustnej i czy mimo tego uśmiechu, ona zawsze była pogodna mimo tych istotnych dolegliwości, no to był problem.
Skąd bierze się przewlekła reakcja przeszczep przeciwko gospodarzowi? Otóż uważa się, że w przebiegu kondycjonowania, przebiegu procesu transplantacji dochodzi do uszkodzenia tarczycy i niewłaściwej selekcji aloreaktywnych limfocytów TCD4, co prowadzi z kolei do zahamowania limfocytów czy zmniejszenia populacji limfocytów T-regulatorowych, które zmniejszają naszą aloreaktywność. Natomiast zwiększenie populacji limfocytów TH2, wzrost wydzielania cytokin, które hamują proliferację fibroblastów oraz aktywację limfocytów B, które z kolei prowadzą do produkcji autoprzeciwciał. Dlatego, że w uproszczeniu można powiedzieć, że przewlekła reakcja graft versus host jest jakby kolagenozą. To jest jakby forma kolagenozy. Możemy sobie wyobrazić pacjenta ze sklerodermią. To jest właśnie taki pacjent. I teraz jakie narządy są głównie zajęte przez tą przewlekłą reakcję graft versus host? Głównie jest to skóra, jama ustna, oczy, jelita, wątroba, tkanka łączna, mięśnie, narządy płciowe, przełyk czy płuca. Właściwie skóra może być zajęta na powiedzmy cała jej struktura może być zajęta przez tą chorobę. Tak wygląda klasycznie pacjent z graft versus host. Jak Państwo na pewno widzieliście na zajęciach z reumatologii, jest to właśnie taki pacjent podobny jak pacjenci z twardziną układową. Ale ta choroba może dotyczyć też dróg żółciowych, tak jak pierwotna marskość żółciowa, może prowadzić do obliteracji pęcherzyków płucnych czy zmian w powięziach. Tak więc jest to dosyć poważne schorzenie. I co ciekawe, tu niestety tego nie widać, tej najgorszej krzywej, z każdą dekadą obserwujemy więcej powikłań przewlekłej choroby graft versus host. Wydawałoby się, że wraz z postępem medycyny i transplantologii powinniśmy tych powikłań widzieć mniej, a widzimy ich coraz więcej i one sięgają nawet do 40% przypadków. I nie jest to powikłanie lekkie, zarówno do leczenia, jak i lekkie rokowniczo, bo proszę zobaczyć, w zależności od stopnia nasilenia tej choroby, przy ciężkiej chorobie graft versus host przeżycie pacjentów sięga zaledwie 50%, czyli jest to schorzenie, które prowadzi do śmierci, jeżeli jest powiedzmy nieskutecznie leczone, a często to leczenie nie jest skuteczne i schorzenie o dużym stopniu nasilenia. Tu oczywiście bierzemy pod uwagę różne czynniki prognostyczne, niemniej jednak jest to poważne powikłanie, które jest główną przyczyną odległych zgonów po allotransplantacji szpiku. Jakie czynniki powodują, że mamy do czynienia częściej niż kiedyś z przewlekłą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi? No przede wszystkim, jeżeli mamy dawcę niespokrewnionego, zawsze lepiej mieć dawcę rodzinnego niż niespokrewnionego. To jest czynnik negatywny. Jeżeli dawca jest rodzinny, ale nie w pełni zgodny, to również jest czynnik ryzyka, prawda? Dawca kobieta, szczególnie kobieta, która rodziła dzieci dla mężczyzny. I tutaj bardzo ważny element. Przeszczepianie komórek macierzystych z krwi obwodowej to jest główną przyczyną częstszego niż dawniej występowania choroby graft versus host. Dlatego, że w tej chwili wszystkie ośrodki właściwie bardzo chętnie stosują przeszczep nie szpiku, czyli nie pobieramy szpiku na sali operacyjnej, tylko pobieramy za pomocą separatora komórkowego komórki macierzyste z krwi obwodowej. To jest łatwiejsze, wygodniejsze. Zresztą dla niespokrewnionych dawców, czyli dla ochotników, osób, które oddają komórki macierzyste dla kogoś nieznanego, jest to też łatwiejsze do zaakceptowania. Stąd właśnie jest to problem. Oczywiście wiek pacjenta, kondycjonowanie, to wszystko bierze również wpływ rozwoju tego powikłania i wpływa na jego częstość występowania. Zatem pacjenci po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych wymagają takiego wnikliwego monitorowania. Tu są takie przykłady badań, żeby zobaczyć, jak wygląda kwestia funkcji układu ruchu tych pacjentów, ewentualnie zapalenia powięzi. To są przykłady. Tutaj jak porównujemy błony śluzowe, prawda? Badanie jamy ustnej w odniesieniu do takich punktów refleksyjnych, jak tam truskawki czy maliny. Stopień zajęcia skóry. Tak, widzieliście Państwo, u naszej pacjentki to było masywne zajęcie skóry, co sprawiło, że rozpoznaliśmy jej trzeciego stopnia zajęcie skóry. Tutaj widzicie Państwo, jak sobie możemy to określać. Te zmiany skórne mogą mieć bardzo różny charakter, taki jak poikilodermia, czy liszaj, zmiany takie łuszczycopodobne, czy jak zapalenie mieszków. One mogą mieć bardzo różny charakter, o różny stopień nasilenia. W związku z tym to wymaga bardzo takiej czujnego postępowania lekarza, który
który monitoruje pacjenta poddanego allotransplantacji. Zmiany mogą mieć też charakter owrzodzeń czy bielactwa. Tutaj widzimy też zaniki mięśniowe. I teraz standardowo, jak leczymy przewlekłą chorobę przeszczep przeciwko gospodarzowi? To zależy. Jeżeli jest to choroba o niewielkim stopniu nasilenia, dotyczy tylko skóry, może to być leczenie miejscowe. Natomiast w przypadku zaawansowanej choroby, tak jak uprezentowanej pacjentki, jest to leczenie sterydami i lekiem immunosupresyjnym, bądź to cyklosporyną, bądź tutaj w tym przypadku mykofenolanem mofetilu. I u tej pacjentki po takim leczeniu obserwowaliśmy przejściową poprawę. Niemniej jednak następnie od września 2013 pojawiła się progresja zmian skórnych. To leczenie systemowe za pomocą leków immunosupresyjnych niestety wiąże się z pewnymi trudnościami, bo trudno tutaj ustalić stałą dawkę. Właściwie musimy balansować między jakby skutecznością leczenia, a jego toksycznością. Państwo zdajecie sobie sprawę, że leczenie immunosupresyjne prowadzi do zwiększonego ryzyka ciężkich powikłań w postaci zakażeń oportunistycznych. Dlatego musimy dawki leków modyfikować w zależności od skuteczności tej terapii. Jak objawy się nasilają, dawkę zwiększamy. Jeżeli one ustępują, dawkę leków immunosupresyjnych zmniejszamy. Poza tym przewlekła sterydoterapia wielomiesięczna prowadzi również do wielu zaburzeń metabolicznych, których tutaj Państwu nie muszę wymieniać. Co zrobić natomiast z pacjentami, którzy nie reagują albo tracą odpowiedź na leczenie systemowe sterydami i lekami immunosupresyjnymi? Jak Państwo widzicie, tu jest wymieniona cała lista różnych możliwości terapeutycznych. Zwykle jest tak, że jeżeli jest cała lista różnych możliwości, to oznacza, że żadna z nich nie jest optymalna i żadna z nich nie może być polecana ponad innymi. Na pierwszym miejscu mamy wymienione tutaj właśnie fotoforezę pozaustrojową, ale też przeciwciała monoklonalne, czy imatinib, różne leki immunosupresyjne. Coraz chętniej stosujemy fotoforezę pozaustrojową, dlatego że jest to metoda w zasadzie pozbawiona większych działań niepożądanych, a co do skuteczności, to za chwilę Państwu pokażę. Na czym polega ta metoda? Są jakby dwie techniki, ale idea tego leczenia polega na tym, że izolujemy od pacjenta jego krwinki białe, mononukleary, a konkretnie interesują nas limfocyty, poddajemy je działaniu psoralenu, następnie całe te limfocyty razem z psoralenem są poddawane promieniowaniu ultrafioletowemu i całość wraca z powrotem do pacjenta. Są jakby dwie techniki wykonania, technika jakby opierająca się na jednym urządzeniu, tak zwana technika inline, i to są urządzenia produkowane przez firmę Terakos, albo też takie urządzenia jakby dwustopniowe, gdzie najpierw posługujemy się separatorem komórkowym, takim klasycznym separatorem, który służy nam do uzyskania komórek macierzystych, czy co by nas interesowało. Następnie poddaje się ten zebrany materiał właśnie temu promieniowaniu UV i przetacza się materiał z powrotem pacjentowi. My w naszym ośrodku akurat posługujemy się tą drugą techniką, bo akurat takim aparatem dysponujemy tutaj, w tym akurat mamy doświadczenie, czyli klasyczna separacja, a następnie materiał jest poddany promieniowaniu i przetoczony z powrotem. Jak to działa? Trzeba powiedzieć, że do końca nie wiadomo, bo wskazania do fotoforezy pozaustrojowej są szersze niż tylko przewlekła choroba graft versus host. Natomiast uważa się, ponieważ właściwie ilość limfocytów, która poddawana jest działaniu psoralenu i promieniowaniu UV przy pojedynczej aferezie, jest w sumie niewielka. Natomiast uważa się, że te właśnie cytotoksyczne limfocyty później przetaczane z powrotem pacjentowi, znaczy one ulegają apoptozie pod wpływem tego promieniowania UV. I te apoptotyczne limfocyty mają hamować, jakby są wchłaniane przez komórki prezentujące antygen, i założenie jest takie, że one mają hamować reakcję układu odpornościowego, nadmierną reakcję układu odpornościowego, zwiększać odsetek limfocytów T-regulatorowych, co znaczy zwiększać tolerancję immunologiczną. Takie jest założenie tej metody w przypadku przewlekłej choroby graft versus host. Czy to działa? Grupy pacjentów, które są badane, oczywiście nie są duże, ponieważ, no jak Państwo zdajecie sobie sprawę, ilość pacjentów poddanych allotransplantacji z powikłaniem graft versus host, jakkolwiek ilość tych przeszczepów rośnie, to mimo wszystko nie są to jakieś populacje pacjentów obejmujące tysiące chorych. Więc tutaj są badania z ostatnich lat, które pokazują doświadczenia z fotoforezą. Jak Państwo widzicie,
Jeśli chodzi o odpowiedź skórną, to jest całkowita remisja około 30%, poprawa 60%, podobnie ze zmianami w wątrobie czy z błoną śluzową. U wielu pacjentów, jeżeli nawet nie uda się uzyskać trwałej poprawy, to udaje się skutecznie zredukować dawkę sterydów, co oczywiście ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Jak to wygląda u naszej pacjentki? Tak w tej chwili wygląda stan chorej. Po ponad półrocznych fotoforezach, dlatego że te zabiegi są powtarzalne, udało nam się uzyskać istotną regresję zmian zarówno w błonie śluzowej jamy ustnej, jak i przede wszystkim zmian skórnych. Jak Państwo widzicie, są to przebarwienia, ale dzięki fotoforezie pozaustrojowej udało się opanować tą ciężką reakcję graft versus host akurat u tej chorej. I jeśli pamiętacie początek, czyli zachorowanie lipiec 2011, to w lipcu obecnie minęło 5 lat od momentu, kiedy ta pacjentka zachorowała. Dziękuję bardzo za uwagę.